Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ninja Beauty. Ja nazywam się Ewelina Siatkiewicz. Od 16 lat jestem związana z biznesem beauty, od 11 lat z biznesem stylizacji rzęs. Jestem właścicielką marki Magnifica Lashes oraz studia urody Atelier Magnifica w Krakowie, jak również zajmuję się konsultingiem salonów beauty i marketingu salonów beauty. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jaki jest 5 sposobów, by przyspieszyć tempo swojej pracy w stylizacji rzęs, nie wpływając na jakość tej stylizacji rzęs i by zrobić to łatwo i szybko, od już, od zaraz. Wystarczy tylko dostosować 5 tych rzeczy, a sama zobaczysz, że dostaniesz dodatkowe 15, być może nawet 30 minut. Ok, zaczynamy. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Nie używaj telefonu. Ja zauważyłam bardzo często, że wiele stylistek rzęs często podczas aplikacji rzęs ma telefon z boku. To jest takie jakby trochę uzależnienie też od tego telefonu. I co robimy? Wchodzimy na przykład na grupę. Mignie nam coś, że na Facebooku coś wyskoczyło. Klientka leży, klientka ma zamknięte oczy. Więc my wchodzimy, pykamy, coś tam widzimy, czasem coś przesuniemy, czasem coś skomentujemy. Wydaje nam się, że to są sekundy, ale te sekundy bardzo powodują to, że odrywamy się od naszej aplikacji rzęs i wykonujemy ją dłużej. Dlatego jeżeli sama stosujesz taką rzecz jak telefon podczas zabiegu, to proponuję Ci jednak z niego zrezygnować, bo to tylko i wyłącznie wpływa na wydajność Twojej pracy. Pomyśl, jak szybko możesz skończyć swoją pracę i później na spokojnie skorzystać ze śledzenia mediów społecznościowych, oglądania mediów społecznościowych. Drugi punkt. Nie rozmawiaj ze swoją klientką. Klientka, która rozmawia podczas zabiegu, po pierwsze bardzo jej się rucha twarz, więc Tobie jest gorzej aplikować rzęsy i tak naprawdę aplikacja może być mniej trwała. Druga ważna rzecz przy takiej sytuacji, gdy klientka rozmawia, to jest też to, że często skacze i Ty też spowalniasz ten zabieg po to, żeby przypadkiem tej pensety jej nie wbić. Trzecia rzecz przy takiej rozmowie to to, że Ty rozmawiając, co zaczynasz robić? Zaczynasz gestykulować, zaczynasz się rozmawiać o jakichś emocjonujących rzeczach, to się nagle odrywa, zaczynasz gestykulować i dopiero za chwilę robisz. Przyglądnij się temu. To po prostu zwykłe ludzkie zachowanie, które powoduje, że my się odrywamy od pracy. Dlatego ta chwila na stylizację rzęs dla Twojej klientki powinna być taką chwilą na drzemkę. I powinnaś wszystko zrobić, żeby ona tą drzemkę miała. Czyli na przykład zastosować aromaterapię, zastosować maty masujące w swoim salonie, kołderkę, żeby było jej ciepło i relaksującą muzykę. I poprosić też klientkę o to, że teraz, żeby aplikacja była świetnie wykonana, prosimy się zrelaksować, wyłączyć, może Pani posłuchać muzyki na słuchawkach, a Ty zabierasz się za swoją pracę. Uwierz mi, to naprawdę bardzo dużo przyspiesza. Trzeci punkt przyspieszający to nie bądź asystentką swojej klientki. Co to oznacza? To oznacza, że Twoja klientka również powinna zrezygnować z telefonu podczas zabiegu. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale bardzo często klientka bierze telefon, kładzie go sobie na kolana, zostawia włączone dźwięki. Ty wykonujesz aplikację, telefon jej dzwoni. I ona, może mi Pani na chwileczkę sprawdzić, kto to? Ty się odrywasz, sprawdzasz później, a może Pani tylko odebrać? Się odrywasz, ona rozmawia, jest gorzej Ci wykonać zabieg. Później klientka, a może Pani tylko odpisać, że się spóźnię? I Ty wiesz, że ten telefon odpisujesz, że się spóźnisz. Ty jesteś stylistką rzęs, Ty nie jesteś asystentką. To, co powinnaś wykonać prawidłowo, to jest aplikacja rzęs. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby klientkę przed zabiegiem poinformować o tym, żeby nie korzystała z telefonu. I jedna taka fajna rzecz, którą na pewno polecam, to jest posiadanie ładowarki, która ma kilka różnych wejść i po prostu zaproponowanie na początku zabiegu. Tu jest miejsce do ładowania telefonu. Proszę sobie tutaj włączyć telefonik do ładowania, nie będzie można go używać podczas, wyłączyć dźwięki, nie będzie można go używać podczas zabiegu. Klientka zastosuje do tych rad, a Ty zyskasz więcej czasu. Czwarty punkt. Przyspiesz swoją separację. O czym teraz mówię? O tym, że Ty nie musisz robić separacji w taki sposób, żebyś szła po kolei każdą rzęsę. Oczywiście jest to fantastyczny sposób, ale jeżeli nie jesteś aż tak wprawiona w separacji, to Ty bardzo często męczysz się, dobierając rzęsę w taki sposób, że przechodzisz i dziubiesz. Bardzo często nie zauważamy tego, że my robiąc separację robimy takie odgradzania tych rzęs, czyli bierzemy pensety i tak kilka razy odgradzamy, aż gdzieś tam się dostaniemy. Nie, separacja to ma być wejście pensetą, nałożenie rzęsy, wejście, nałożenie rzęsy bądź kępki.
Czyli ty tak naprawdę powinnaś w pierwszej kolejności wyłapywać te rzęsy, które są dla ciebie najłatwiejsze. To przyspieszy ci maksymalnie separację. Po zrobieniu rzęs, które są najłatwiejsze, one automatycznie są też grubsze, dłuższe, więc sprawiają też, że łatwiej ci się będzie dostać do innych naturalnych rzęs. Dzięki temu przyspieszysz również swój zabieg. I ostatni, piąty punkt to miej zawsze przygotowane swoje miejsce pracy i dopiero po przygotowaniu zapraszaj klientkę do zabiegu. Na czym to polega? Po pierwsze na tym, że Twoja klientka w momencie, gdy Ty ją prosisz, żeby ona się położyła na łóżku, ona już się czuje, jakbyś Ty zaczęła zabieg. Jeżeli Ty jeszcze coś przygotowujesz, chodzisz i tak dalej, ona już się czuje, że zaczyna zabieg. Ona będzie później bardziej niecierpliwa, będzie bardziej nerwowa, będzie się bardziej ruszać. To ruszanie będzie powodować, że Ty będziesz też ten zabieg wydłużała niepotrzebnie, bo będziesz musiała gdzieś tam na chwileczkę się uspokoić, bo ktoś miałaś separację, pani się ruszyła, ta separacja Ci gdzieś wypadła. Dlatego klientka powinna się położyć na łóżku dopiero, gdy Ty masz już wszystko przygotowane. Masz przygotowane rzęsy, masz przygotowane akcesoria, masz już wszystko zidentyfikowane i klientka kładzie się na Twoim łóżku, a Ty automatycznie przystępujesz do zabiegu. Dlatego w momencie, gdy Twoja klientka jedna skończyła zabieg, ma przyjść druga klientka. Gdy druga klientka wchodzi, Ty nie wołaj jej od razu na łóżko. Poproś, żeby chwileczkę przeczekała, żebyś Ty mogła przygotować zabieg i automatycznie przygotuj wszystkie produkty, których potrzebujesz. Jeżeli jest to nowa klientka, dla nowej klientki miej zawsze przeznaczone więcej czasu po to, żeby wykonać wcześniej jednak konsultację, dowiedzieć się, co klientce pasuje, porozmawiać z nią i po takiej konsultacji dopiero przygotować się pozostałe akcesoria do zabiegu. Ale dezynfekcja narzędzi, jednorazowe podkładki, wszystkie tego typu rzeczy powinna być robiona bez udziału klientki. Pięć rzeczy, gdy zastosujesz, automatycznie przyspieszysz czas swojej pracy, będziesz mieć więcej czasu dla siebie, więcej czasu na klientki. Popatrz, pół godziny dziennie to tygodniowo, w przypadku 5-dniowego czasu pracy 2,5 godziny, to miesięcznie 10 godzin. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zmienić troszeczkę rzeczy, które wpłyną na komfort Twojej klientki, na lepszą retencję rzęs.